Dzień dobry. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o zmysłach. Dziedzina, którą ja się zajmuję już od ponad 6 lat, jest to dziedzina, która dotyka przede wszystkim dwóch zmysłów, moim zdaniem chyba najważniejszych, czyli zmysłu wzroku i zmysłu słuchu. To czym się zajmuję, to są multimedia. Przede wszystkim bazują na tym, żeby uzyskać w zasadzie perfekcyjną iluzję, oszukać nasz wzrok i wysłać taką informację do mózgu, żeby nasz mózg zaczął pracować na wysokich obrotach i wytworzył pewną emocję. Co to jest mapping? Zacznijmy od tego, że dawno, dawno temu, gdzieś koło XVII wieku, kiedy ludzie już wiedzieli, że Ziemia nie jest płaska i dawno przestało ich to ekscytować, zaczęli szukać nowych rozrywek. I ktoś wymyślił takie urządzenie, które nazywało się laterna magica, czyli latarnia czarnoksięska. Polegało na tym, że była postawiona świeczka i ta świeczka wyświetlała przeźrocza, które były w odpowiednich fazach ruchu. I to były takie podwaliny dla pierwszych projekcji. Muszę przyznać, że emocje związane z tym niesamowicie skomplikowanym narzędziem były przeróżne. Niektórzy byli zachwyceni, znaczna większość od razu biegła po księdza egzorcystę. Jakkolwiek już można przyjąć, że projekcja i mieszanie nam w mózgu jest czymś, co naprawdę wyzwala niesamowite emocje. I to jest to, czym ja się zajmuję. Emocji w mojej pracy nie brakuje, bo czasami, kiedy się siedzi 24 godziny i patrzy, jak się film renderuje i liczy tylko na to, że on się wyliczy do końca i że ta projekcja będzie miała miejsce i nie trzeba będzie uciekać gdzieś na Seszele, to są jedne emocje, inne emocje to są te, które generują się w was, odbiorcach, kiedy widzicie te projekcje. Więc może zacznę od samej idei projekcji zmapowanych i wideo artu. Tutaj można zobaczyć film, na którym powstają kulisy. Tak, to ja. Na którym widzimy kulisy tego, jak to powstaje. Jest to proces długotrwały, a w skrócie polega na tym, żeby to, co my tutaj generujemy, wyświetlić na budynku z użyciem jego całej topografii. Odbywają się różne próby. I to widzę też tu. Mamy przykłady mappingów, które nie tylko polegają na wyświetlaniu efektów, które znamy, ale także na wprowadzaniu zupełnie nowych elementów. Nasz mózg działa w taki sposób, że za pomocą zmysłu wzroku jest w stanie zapewnić nam poczucie bezpieczeństwa. My wiemy, że jeżeli coś płonie, to płonie naprawdę i możemy uciekać. Dzięki mappingowi i sztuce projekcji wideo artu jesteśmy w stanie oszukiwać mózg. On szaleje. Widzimy, że coś płonie, a tak naprawdę nie płonie. Możemy mu zmienić kolor albo możemy sprawić, żeby do nas gadał, a tak naprawdę to jest niemożliwe. W związku z tym te emocje są bardzo, bardzo silne, ale zastanówmy się, ile razy możemy zobaczyć płonący budynek i zastanawiać się nad tym, czy to jest prawdziwe. No, za pierwszym razem, tak jak z jazdą samochodem, prowadzimy sobie samochód i to jest takie ekscytujące. Mamy skrzynię biegów, mamy pedał gazu i te wszystkie informacje są dla nas takie nowe, świeże. Ale za 17 razem, jak prowadzimy samochód, to tak naprawdę go prowadzimy automatycznie. Więc my, artyści wizualni, za pomocą techniki mappingu, tego, co widzieliście tutaj przed chwilą, postanowiliśmy troszeczkę wywrócić ten kontekst i nie pokazywać już rzeczy tak dosłownie, ale poszukać tego, w jaki sposób możemy oszukiwać nasz mózg, tylko i wyłącznie łamiąc konteksty i stałości spostrzeżeniowe, tak żeby on cały czas pracował, żeby cały czas te zagadki, które mu zadajemy, były aktywatorami tych emocji, które będą następstwem. I nie dalej jak 2 lata temu miałam niesamowitą przyjemność, przede wszystkim przyjemność z wolnej ręki pracować nad wspomnianą wcześniej operą w Hiszpanii. Było to w mieście Oviedo, które jest znane wam pewnie z filmu Vicky Cristina Barcelona. Tego przystojnego pana tam nie było, ale emocji było dużo i tak. I była to opera Walkiria Wagnera. Walkiria Wagnera jest to opera, która jest wygrywana już od tak dawna, że wszyscy zdążyli się z nią opatrzeć.
środowisko tego Oviedo, są to starsze panie w takich wielkich futrach i one od 50 lat chodzą do tej opery i one doskonale wiedzą, czego się spodziewać. No i tak emocje są ogromne, bo to przecież Wagner i tak dalej, wszyscy go znamy. A z drugiej strony mają pewne przyzwyczajenia, także idea wideoprojekcji w mieście o tak konserwatywnych poglądach względem opery, to było czyste szaleństwo. My postanowiliśmy podjąć tę próbę, postawiliśmy tam projektor, to też było szaleństwo, bo projektor buczał, tam nie było scenografii, nie było drzewek, nie było skałek, był jeden wielki, ogromny, buczący projektor i te wszystkie starsze panie, Jezus, one mi się śnią do dzisiaj. To nie żart. One miały takie parasolki i te parasolki były tak ostro zakończone i generalnie nie do końca było wiadomo, co z nimi zrobią po pierwszej projekcji. Na szczęście obyło się bez ran kłutych. Także my postanowiliśmy w naszej wideoprojekcji troszeczkę zagrać z ludzkim mózgiem. Postanowiliśmy zrobić tak, żeby te wszystkie bardzo dobrze znane rzeczywistości odwrócić na tyle, żeby były cały czas znane, ale za pomocą zupełnie innych środków wyrazu. Sama Walkiria Wagnera jest to opera, która jest zaczerpnięta, jej historia jest zaczerpnięta z mitologii nordyckiej. I jak w każdej mitologii musi być nordycka góra Olimp, czyli świątynia Valhalla, musi być chatka w lesie, te wszystkie znane nam okoliczności. Więc my postanowiliśmy na przykład w kontekście chatki w lesie nie używać rzeczy znanych. Musieliśmy osadzić aktorów w chatce w lesie, ale nie chcieliśmy używać niczego w stylu, nie wiem, strzecha, bele. Postanowiliśmy użyć jeżyckich klombów. Więc klomby z Jeżyc pojechały do Oviedo, do Hiszpanii. To jest to środkowe zdjęcie. I tylko za pomocą faktur, tekstur, delikatnego ruchu ci aktorzy, którzy byli osadzani w naprawdę prostej przestrzeni, to wszystko zagrało razem jako ta chatka w lesie. To było naprawdę bardzo daleko od tego pierwszego zamierzonego kontekstu, a mimo wszystko było czytelne. Ludzie, którzy to oglądali, widzieli, że akcja dzieje się w lesie, a tak naprawdę nie widzieli nic konkretnie związanego z lasem. I to był pierwszy eksperyment. Więc postanowiliśmy iść dalej. Skoro już nam to wyszło i wszyscy wiedzą, że jesteśmy w lesie, a tak naprawdę do lasu mamy bardzo daleko i wilków nie ma, to postanowiliśmy zająć się świątynią Valhallą. Ponieważ akcja Walkirii dzieje się tak naprawdę wieki temu, bo mitologia, wiadomo, rządzi się swoimi prawami, to my postanowiliśmy to jeszcze bardziej wywrócić i osadzić tych wszystkich bogów w takiej futurystycznej, grubo ciosanej rzeczywistości bloków 3D. Czyli zupełnie, zupełnie wygenerowanej, świeżej rzeczywistości, a mimo wszystko oddać ten cały patos bogów, którzy tam siedzą, piją sobie to boskie winko i jest taka atmosfera świętości wokół tego. To się też udało, także super. Więc stwierdziliśmy, że dobra, jedziemy dalej po bandzie. I nie wiem, czy graliście kiedyś w taką grę Latające Chomiki. Kto grał w grę Latające Chomiki? Ręka do góry. Niewiele widzę, ale coś widzę. No dobra. Czyli ci, którzy grali w grę Latające Chomiki, to są ci, którzy wiedzą, że najsławniejszym tematem Walkirii jest cwał Walkirii. Czyli to tyry, ty, 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 ty. Tak, wszyscy znają. Ciężko nie znać. Wagner. Więc my postanowiliśmy w tej scenie cwału Walkirii zrobić tak, bo to jest scena, w której Walkirie lecą na skrzydlatych koniach, na Pegazach i one lecą, na tą swoją misję lecą. I my postanowiliśmy zostawić te konie, ale mimo wszystko zrobić tak, żeby Walkiria na nich leciały. I co zrobić? Użyliśmy zwykłych sześcianów, kubików, i samą trajektorią ruchu tych kubików mogliśmy uzyskać efekt tego, że te walkirie lecą na koniach. Nie było kopyt, nie było skrzydeł, a mimo wszystko to było bardzo dobrze wyczuwalne, że one lecą na tych koniach. I to było niesamowite. I to jest ta bardzo precyzyjna iluzja, którą dają nam nowe media. Normalnie ciężko byłoby poruszyć tak kubikami, nie wiem, czy tu jakieś stoją, nie, ale mamy te literki,
żeby przetransformować to w zupełnie coś nowego. A jednak za pomocą nowych mediów, za pomocą projekcji, my jesteśmy w stanie to zrobić. I nasz mózg to czyta i to jest niesamowite. My go oszukujemy, a on się ekscytuje, czyli są jakieś emocje i czyta to, że jest zupełnie inaczej niż widzi. Jeśli chodzi o Walkirię, za szybko, teraz. Tutaj możemy zobaczyć te kubiki, którymi poruszaliśmy. Czyli to jest bardzo, bardzo prosta forma. Postanowiłam, że nie będę wyświetlać więcej filmów, dlatego że ciężko jest odgrzewać kotleta. Trzeba byłoby tam być i to zobaczyć, ale możecie sobie wyobrazić mniej więcej, o czym mówię. Jeśli chodzi o operę, to jest to... Już sama idea opery jest bardzo patetyczna i o te emocje nie jest trudno. Ale co na przykład, jeśli przełożyć to na takie bardziej popularne rozrywki, na przykład na koncert. Każdy z nas lubi chodzić na koncerty, dlatego że muzyka, i tutaj właśnie wdroża ten drugi zmysł, czyli słuch. Muzyka jest istotną częścią naszego życia, ona nas potrafi rozedrgać, ona nas potrafi uspokoić. I bardzo często idąc na koncert jesteśmy nastawieni tylko i wyłącznie na odbiór naszymi uszami. A co jeśli by zacząć przewracać te konteksty także na takich zwykłych wydarzeniach, zwykłych, niezwykłych, jak koncerty? I na to wpadła Dorota Masłowska, która miała zespół Mister D, który był w zasadzie takim performancem, a nie zespołem, który daje koncerty. I ona postanowiła wdrożyć ten świat multimediów, świat projekcji. Tutaj przeskoczę chwilę. Tam prawie mieszkaliśmy w tej operze, więc ta sztuteczka do zębów nie jest przypadkowa. I ona postanowiła wdrożyć ten świat multimediów i wywracania kontekstów do swojej twórczości. Polegało to na tym, jakby stopień trudności w konstruowaniu tego typu przekazu, który was poruszy jako odbiorców, był taki, że sama poezja Masłowskiej już jest trudna i wielopoziomowa. Do tego jeszcze dochodzi ten zmysł słuchu, czyli muzyka jest przetransponowana na dźwięk i to już jest kolejny etap, który nasz mózg musi zmieścić. I do tego jeszcze jest to ilustrowanie dźwięku, czyli ta moja rola. I to już jest w ogóle koniec. To już tylko brać nogi za pas i uciekać. A mimo wszystko podjęłam się zadania zobaczenia tego dźwięku. Jest takie zjawisko jak synestezja, które jest zarezerwowane dla ludzi obdarzonych niesamowitymi zdolnościami, a ja wam zaręczam, że wy też jesteście w stanie zobaczyć dźwięk. I to jest dokładnie to, co ja robię w mojej pracy. Ja widzę dźwięk. Warstwa tekstowa to jest jedno, a warstwa dźwiękowa to jest drugie. I pracując nad Masłowską, musiałam wygenerować taki obraz, żeby był w stanie przekazać tę całą treść, tę ideę w sposób wielowątkowy, pobudzić nasz mózg do pracy, nie zaszufladkować całej tej twórczości, którą bardzo łatwo zaszufladkować, jeżeli się coś sknuci, i do tego oddać jakby się w ręce was, którzy muszą to zrozumieć i którym się to rzeczywiście musi podobać. Jeśli chodzi o wizualizację, są to rzeczy, które dzieją się na żywo. Powstają w ten sposób. Niektóre elementy są przygotowane wcześniej, takie jak materiały wideo i materiały graficzne, ale cała sztuka dzieje się tu i teraz. Słysząc, mam w programie takie klucuszki, które układam i to jest moja baza sampli, ale tak naprawdę cały storytelling dzieje się tutaj i teraz. Ja słysząc te dźwięki, od razu widzę, co chciałabym zaprezentować tam, w czym chciałabym uzupełnić ten cały przekaz audio i ten storytelling się układa na bieżąco. W przypadku Doroty Masłowskiej musiałam uciekać w takie... No tutaj mamy akurat sceny bardzo figuratywne, ale one przez tą ilość elementów uciekają się trochę do abstrakcji. Gorzej było, jak zaprosił mnie do współpracy zespół jazzowy. To już była tragedia. Dlatego, że o ile Masłowska jeszcze ma rytm, ma treść, czyli o coś można się tam oprzeć, o tyle w projekcie jazzowym nie ma nic.
Wszyscy muzycy są z innego miasta, spotykają się raz na jakiś czas, żeby zagrać ten koncert. Ja sobie siedzę hen daleko w swojej strefie komfortu, gdzie mi nic nie przeszkadza. I każdy robi swoją robotę, ale ta robota musi być wykonana w taki sposób, żeby ta wielka kula energii na trójnogu muzyk, ja i wy słuchający, była rzeczywiście tą kulą, którą wyniesiecie ze sobą po koncercie do domu. I tam tak naprawdę okazało się, to był najlepszy dowód na to, że dźwięki można widzieć. Tam te historie, te sample, które przygotowywałam wcześniej, może to wyłączę, żeby nam nie bruździło, te sample, które przygotowywałam wcześniej, one musiały się zadziać rzeczywiście tu i teraz. Nigdy nie było dwóch takich samych koncertów. One nawet nie miały tej samej podstawy. Za każdym razem przychodziliśmy na scenę i to się zaczynało dziać. I autentycznie zaręczam wam, że ja widziałam te dźwięki, które się wydobywają, a to był taki koncert, nie jest tam jam session, improwizacja, tylko to musiało mieć swoje rozpoczęcie, swoje rozwinięcie i swoje zakończenie. I te multimedia, te obrazy, którymi można było zobaczyć dźwięk, które pomagały zrozumieć cały przekaz tego koncertu, też musiały się dziać symultanicznie i to się dało zrobić. I po reakcji publiczności było widać, że oni wiedzą, o co chodzi, że oni nie dostają niczego na tacy, że to wszystko rzeczywiście dzieje się w takim połączeniu mózgów, ale zupełnie jakby emocjonalnym, na takiej zasadzie, że każdy z nas to zobaczył. Muzycy robili swoje i ja widziałam jako kondensator przepływu tę muzykę i ci ludzie też ją zaczynali widzieć, ale nie dosłownie. Oni dostawali obrazy, które działały na ich mózgi. Ich mózgi zaczynały pracować, zaczynały rozwiązywać te zagadki i w pewnym momencie atmosfera już była tak gęsta od tej energii, że można było powietrze uciąć i wziąć kawałek do domu i sobie odpalić jeszcze raz w mózgu. Także zachęcam was do tego, żebyście zwracali uwagę na te multimedia, które macie na wydarzeniach. To nie bez potrzeby 2 tygodnie ludzie stawiają scenę na festiwalu, żebyście tylko rzucili okiem i stwierdzili, że piwko się skończyło, to wrócimy na następnego artysty, bo jest przystojny. Tylko pomyślcie o tym, otwórzcie swoje głowy, że to wszystko, co się dzieje, ma stanowić jedną całość. Spróbujcie się poczuć jak dzieci, które jeszcze niczego nie widziały, które nie słyszały tego zespołu, które są tu i teraz i które dają swoim mózgom zaimplementować te zagadki, które my wam przygotowujemy, bo zaręczam wam, że w ten sposób doznania, które wyniesiecie z tego typu wydarzeń, będą dużo, dużo intensywniejsze niż do tej pory. Także myślę, że praca domowa została zadana i ja pięknie dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego czasu spędzonego tutaj z nami do końca. I dziękuję.